Siema, tutaj Juyas i zapraszam was na kolejny odcinek z Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. No i teraz wracamy sobie do trybu turniejowego Dragon War Tour. Musimy odblokować sobie dwie mapki jeszcze. Dwa turnieje, ale tak się składa, że z tego co widzę, to możemy jeszcze odblokować ten utworek z openingu. Aż w czterech różnych wersjach, nie wiem czemu aż tyle. Jakiś instrumental, wokal widzę. Krótka wersja, długa, nie wiem czy masz tyle, no ale okej. I tak się składa, że będziemy musieli wszystkie rozegrać turnieje po jednym razie, akurat. I bardzo fajnie. No i dobra, jak działają te turnieje? Za każdym razem jak wejdziemy do tego trybu, zmienia się godzina. I oczywiście każdy turniej odbywa się o określonej godzinie. Zaczniemy sobie od pierwszego, który będzie World Tournament, który zaczyna się o 7. Tak. Oj, teraz jest dobry moment, żeby sobie zapisać. Ponieważ jak sobie zapiszemy, no to jak będziemy wczytywać, no to oczywiście cały czas będziemy mogli sobie otwierać ten jeden turniej. A robię to dlatego, że jeszcze będziemy musieli trafić odpowiedni poziom. I to będzie difficulty 2, widzę. Tak jest. Także okej, teraz będziemy musieli wchodzić. I za każdym razem musi być poziom drugi. Jest drugi. Nie wiem, czy to jest drugi. Tak jest, to proszę. No to dobrze się składa. Akurat to, co potrzebujemy. To jaki poziom dostaniemy jest losowy. Nie można go sobie niestety zmienić. Więc jakby był zły, byśmy musieli czytywać sobie grę. Dobra, i kim tu sobie zagramy? A jako, że jest... O, to jest World Tournament. To weźmy sobie Kid Buu. No i jedziemy. To jest bardzo specyficzny turniej, bo tutaj działają zasady tego turnieju z anime. Czyli jak wypadniemy poza arenę, to przegrywamy od razu. Więc... No tak, trzeba będzie uważać. Jest cała tabelka, wszystko oczywiście jest losowe, oprócz finałowego przeciwnika. Tam może być chyba Videl albo Mr. Satan. No i jedziemy sobie. Pierwszy turniej, trochę kasy możemy wygrać. Nie za dużo, ale zawsze coś. Dobra, jest widownia, ale nawet nieźle wygląda. Dobra, tylko ciekawe, bo pamiętam, że na tym poziomie była najgorsza wydajność w całej gierce. No ale dobra, źle nie będzie. I tak, tak jak mówiłem, jak wypadniemy poza arenę, to od razu przegrywamy. I on ma jeszcze ten chwyt, super. Najgorszy jaki się dało mieć. Dobra, wiem jak to zrobić. Nie mogę się dać złapać, to jest najważniejsze, bo od razu przegram. Oczywiście dali mi taką postać, że masakra. No muszę go na dół zrzucić, albo po prostu go pokonać. Zazwyczaj tu najlepiej się wygrywało po prostu wyrzucając przeciwnika poza arenę. Ale widzę, że takie proste to nie będzie. No chodź tu gnoju. Teraz? Jeszcze nie, jeszcze... Dobra. Dobiłem go. Właśnie. No to jest najgorszy turniej z tych wszystkich, to dobrze, że będziemy go mieć pierwszego z głowy, bo tu można bardzo łatwo przegrać, jak się nie uważa. Ale proszę bardzo, muzyczkę dobrali odpowiednio w menu. Czy tam się biły dwa Ozaru? Tak, dwa Ozaru. Okej, na wyższym poziomie trudności chyba cięższych przeciwników mogłoby nam dobierać. Byłby jakiś, nie wiem, Gogeta, Vegeta, Omega, Shenron. A tutaj takich złych widzę nie ma. Jakieś Cele Juniory, Zarbony. Także okej. Dobra, dawaj go. Oj. No, trzeba będzie uważać na takie rzeczy.
Patrz tu. O, proszę bardzo. Sam wyleciał. To miło z twojej strony. Dobra, może nie będzie tak źle, tylko o, Widel ma same rasze, tak? O matko. No tak. Ile w sumie będzie walk? 5 widzę w każdym turnieju. Nie wiem, czy poziom trudności wpływa na to, ile jest rund. Chyba nie. Chyba zawsze jest 5 walk. Dobra, Pajkon. Niech będzie. Może sam wyleci? Czasami tak się zdarza. Oni tu szybko odzyskują równowagę na tej mapie, no ale nie dziwne, żeby nie wylecieli od razu. O, dzięki, że przyleciałeś. No i dobra, kolejny. No to będzie szybkie, albo ja przegram, albo oni. Albo będziemy powtarzać, albo nie. No i tyle, dobra. Patrzcie, ten Oza... O kurde, Ozaru przeszedł. A jaki to jest Ozaru? Nappa. No, to może być nieciekawie. Zobaczymy. On się tu mieści w ogóle na tej arenie? Mieści się. Spoko. No teraz moja kolej. Na spokojnie. A to będzie dziwna walka. No dawaj, twój ruch. Ups, a ja chyba zacząłem właśnie walczyć. O rety, o nie. Szybko wstawaj, o matko. Oczywiście, że ma chwyt, który może mnie wyrzucić na ziemię. Oczywiście, że tak. Nie. Nie trafiłem tak jak chciałem. Teraz. Dobra. Wyrzucony. No tak, dobrze, że Kid Buu wziąłem tutaj. Na tą mapę możemy sobie wziąć jakiegoś dobrego ludzika. No i dobra, Widel. Trzeba będzie uważać, ona ma same rasze. Nie pamiętam, jaki ma chwyt. Czy chwyt nas wyrzuca w ziemię? Mam nadzieję, że nie. No, ale znając nasze szczęście, moje, to wiem, jak to się skończy. Dobra, skoro ty masz same rasze, ja też użyję rasza. O, właśnie. Oj, będę miał szansę cię wyrzucić. Fajnie. Nie trafiłem. A, odzyskała ten. Odzyskała przytomność. Ale fuk, że się teleportowałem, bo jakbym nie uderzyła tym raszem, to bym stracił energię. I wtedy by była straszna lipa. Dobra, Widel to możemy sobie normalnie wykończyć, widzę. No, spoko. Ładnie wyleciała sobie. No i tyle. Jeżeli chodzi o ten turniej, zobaczymy sobie od razu, jak to będzie wyglądało z kolejnym. Okej, Super World Tournament musi mieć trzeci poziom. Dobra, nie ma problemu. No i super, dzięki announcer. Tak jest, save. O której ten turniej jest, ten kolejny? O 13 niby. No dobrze. Czyli teraz czekam sobie na 13 i sobie zapisuję od razu. Tak, zmienia się co godzina. Dobra. Jeszcze godzinka. Teraz sobie zapisujemy. I musi być trzeci poziom, tak? No dobra. No i dobra, za każdym razem jak nie będzie tego poziomu, który chcemy, żeby był, to sobie wczytujemy gierkę. I powinien być turniej od nowa. Mam nadzieję. Chyba tak. Tak jest, jak jest napis welcome, to znaczy, że jest turniej od nowa. Czyli poziom się powinien zmienić, chyba że akurat, no właśnie, trafię na ten sam. No dobra, no to wczytujemy dalej, aż będzie poziom trzeci. Z ciekawości chciałem sobie zobaczyć,
Tu widać ten utwór, no ale go nie widzę. Powinna być już jedna wersja, chyba że... Dla mojej wersji gry to nie działa, bo tam widziałem, że to jakaś specyficzna wersja gry musi być, no trudno. Ale tak czy siak, przejdziemy sobie wszystkie turnieje i tak to miałem zrobić. Tak czy siak. Także okej. No dobra. O, i chyba jest właśnie... Jest poziom trzeci, dobra, musiałem wczytać parę razy, no ale jest. Dobrze. Nie widziałem tego utworu, powinien być ten. Super Survivor. To jest z tego menu, znaczy z openingu, ale nie widzę. Trudno. Kogo my sobie tu weźmiemy? Ciebie na przykład? Okej, to już będzie trudniej, poziom trzeci. Zobaczymy. Dobra, to jest Super World Tournament, tak? A, tu jest Mr. Satan, dobra, czyli... Boss się chyba nie zmienia? Nie no, mógł być ten Master Roshi chyba w tym pierwszym turnieju. Dobra, jedziemy. Okej, to jest turniej, który był w filmie. O Bojacku chyba, tak, to jest ten. Właśnie nie ogarniałem na początku, który to jest. Dobra, tu będą losowe mapy. Jest dialog nawet specjalny. Milutko. Dobra, no to jedziemy. Chyba mi się życie napełnia przy każdej walce, mam nadzieję. Bo to by było dziwne. Nieprzyjemne, muszę przyznać. Jakby się nie napełniało. Okej. Jedziemy dalej. Auć. Masz za karę gnoju. I jedziemy dalej. Dobra. Auć. Dobra, nie pozwolę mu się podładować. Będziemy po prostu tak walczyć. Dobra, i chyba się uda. Super. Jeszcze przez dom go przebiłem. Chyba dom tego dziadka Gohana. No dobra. Idziemy dalej. Ciekawe. Ale że Gogeta odpadł na czwarty, to dziwne. Nie wiem, czy to jest losowo. Jak oni wybierają tych kompów, żeby dalej przychodzić, czy oni faktycznie tam walczą jakoś w systemie? Jestem ciekaw. No ale Gogeta w scen czwarty, żeby przegrał? To ciekawe. Z Bojackiem? No w sumie jego film to jest ten turniej, to może sobie wygrał. No bo że to będzie tyle utworów, to prawa autorskie to będą na pewno. Na 100%. Nawet nie ma co. Ale wolno, przeciwnicy ładują energię. No, zrobić coś. Czekałem. Dobra. Idziemy dalej. O, nie lubię w wodzie być. No, dawaj, coś ciekawego. Może być to. Dobra, szybko pójdzie. Majin Buu. To jest Gotenks Majin Buu. Nie wiem, czy ja z nim walczyłem w tej gierce. Nie no, musiałem przynajmniej raz. Nie, na pewno walczyłem. Czy nie pamiętam. Ups, broń się. No to, że się obronił. Super. Fantastycznie się obroniłeś. Dobra. Wykończmy go. Super. To chyba nie ma żadnych ekstra punktów. Za to ile zdrowia mamy na końcu, jaki kombos, ile obrażeń. Nie, to niepotrzebne są takie rzeczy. Trzeba wykończyć przeciwnika. Czy ja widziałem Hildegarna?
Da, okej. No to fajnie. A żeście dali? No dobrze. Jest poziom trzeci. O, znowu ta sama mapka, proszę. Ale muzyka się zmienia. Trzeba będzie się trochę pomęczyć. No dobra. Przez jego zbroję to na pewno się mogę przebić tą postacią. Okej, jak on się teleportuje za mnie, to pewnie nie uda mi się obronić przed tym. Znając życie. No chodź tu gnoju. Mam cię. Dobra, trochę obrażeń pójdzie. Nawet takiego giganta Saiyan 4 Goku potrafi powalić. Kto by pomyślał? O, jeszcze mogę go odesłać od siebie, super. Ładujmy się, on też będzie miał maxa. No dobra, to jeszcze raz maxa sobie damy. No kurde, on ma większą zbroję. Jak ma maxa, chyba dostanę. Super. No taki cwaniak z ciebie. O, nie to nacisnąłem, co chciałem. Niestety. Dobra, już nie masz żadnych skilli, gnoju. Teraz cię wykończę. Dobra, spadaj. Illagarn leży. Dobrze, to jest finał już, czy nie? Proszę mówiąc, nie pamiętam. Nie, jeszcze. O, Super C17. A tu się akurat niedźwierzem przeszedł. Tak daleko. Ej, kanoniczna walka. Super C17 kontra Super Saiyan 4 Goku. Fajnie. Ciekawe, jaka mapa jeszcze. Jakby było zniszczone miasto, to już w ogóle. A, jednak nie. No dobra. Oczywiście jest dialog specjalny. No nie jakiś bogaty, muszę przyznać, no ale jest. Dobra, i teraz tak, muszę pamiętać, nie mogę używać fali. Nie mogę kamehameha używać, bo on może ją wchłonąć. On potrafi. To nie, muszę polegać na ultimate i na moim drugim ataku. Kurde, o nie, i teraz użyję pewnie superka, na pewno. Ale zdążyłem się bronić, o dziwo. Tego to się nie spodziewałem. O Boże. No, źle wygląda ta walka. On jest dobry też. Też jest dobry. Zobaczymy. Niech zrobi swój atak, niech straci energię. Byłoby miło, bardzo. Jeszcze raz? Kurde, uspokój się. Jeszcze raz? Ile razy? Dobra, trochę, ej, trochę dostał, nie muszę przyznać za to. No bo on zaraz będzie miał. Dobra, mam cię. No już żadnych, proszę mi tutaj. Żadnych tych power upów. Bo się. Przestałem gadać, bo się skupiłem na kombosie. Dobra, wykończ go, bo już się bałem. Że jeszcze mnie pokona z tą łamką zdrowia. Dobrze, dobrze pan powiedział. No i Mr. Satan. No myślę, że... Al, dobra, nie, nie będę nic mówił. Nie będę nic mówił. O, zaczekajmy. Najpierw jak faktycznie go pokonamy. O, rety. Zacznijmy.
Dobra. Ale on ma wkurzające ataki. Nie jest za silny, ale ataki ma straszne. Automatyczny rush. Ten prezent, wtedy nie można do niego podejść. A on zazwyczaj tego używa, jak trzeba podejść. No, a to się obroniłem. Zamiast się odwrócić, to użyłem tego, odpychania kiblastów. Ale dobra, na szczęście nie trafił. Jedziemy dalej. Okej. No i jest prezent. Jest i prezent. Nie miałem jak uciec nawet. No to jest dobre. No nie, no spierdział się na Goku, no. Ultimate attack. Myślę, że on po obronie nie może atakować, tylko ucieka. Po tym bloku. No dobra, dawaj. O i dobra, skończone. Mr. Satan to jest i tak Mr. Satan. Wszyscy go lubimy, no ale wiemy, że nie jest zbyt silny. Brawo Goku, pokonałeś Mr. Satana. Jesteś niesamowity. Ślicznie. Dobrze, kolejny turniej skończony. Teraz Cell Games. O której to będzie godzinie? Dobra, dzięki Mr. Satan. Musimy mieć drugi poziom i to jest o 19. Dobra. O, można smoczą kulę zdobyć z turnieju. No miło, już nie pamiętałem. No fajnie, to dzięki Satan, że mi dałeś kulę jeszcze dodatkowo. Fajnie. Dobra, czyli teraz 19, tak? Na pewno? No tak, według tego tak. I tym razem musi być drugi poziom. Chyba jak tam kilka lat temu grałem, pewnie był trzeci poziom. Dobra, zapisujemy sobie, no i szukamy drugiego poziomu. No proszę, za pierwszym razem się udało. Jak miło. No to jedziemy. Drugi poziom nie powinno być tak trudno, to może weźmy sobie... Sela? Nie no, Sela na Sela to nie będę. Ale może o Brawlim sobie pogramy. Weźmy sobie jakąś lżejszą postać i biorę Brawliego. No ale cóż. Brawli kontra Cell to będzie ciekawe, bo oczywiście tutaj Cell będzie na końcu. No i jedziemy. No, nie ma trudnych przeciwników, to jest drugi poziom. To jacy są na pierwszym poziomie? W takim razie. Nie wiem, to naprawdę musi być jakieś łatwe postacie. Videl, Mr. Satan pewnie. Takie najsłabsze jakieś z Dragon Balla, OG, bo tam dużo postaci jest w miarę takich słabszych. No i mi się tak wydaje. Chyba. Jedziemy, dobra. Oczywiście wszystko będzie się rozgrywało na tej jednej mapie cały czas. Muzyka chyba, nie wiem czy będzie się zmieniać, czy nie. Dobra, to jedziemy. Brawly ma 4 paski, to w ogóle nie ma się czym przejmować. Dobra, dzięki, że poczekałeś. Łap, kulkę. Licznie. O, dzięki, że podleciałeś. Bardzo miło z twojej strony. Okej. Chyba taki pobijemy po prostu. Nie będę nawet używał super ataku, bo widzę, że nie ma sensu. Auć. Tutaj może mnie trafić. A zawsze używam tego Explosive Wave'a. Niechcący. A dobra, tu masz super armora, Brawly. To nawet zwykłe kiblasty nic nie robią. No i dobra, czy się uda? Raczej tak. A nie! Mała górka zablokowała ultimate'a. Malutkie wzgórze. Widzicie tam daleko? No co, górka. Jaka górka? Góra!
Dobra. Jedziemy dalej. No to mam Sel... O, Sel Junior. Znowu. Jak miło. A tutaj akurat pasuje w tym turnieju Sel Junior bardzo. Ja sobie od razu zobaczę, jak to wygląda w kolejnym turnieju. Muzyczka się zmienia. Otherworld Tournament. Trzeci poziom. O północy. Dobrze. Wszystko wiem. Dobra, nie wyzywaj Brawli. Zawalcz. O, ma mało energii. Kurde, ja go nie będę trafiał, jak jest taki mały. No patrzcie, no. Nie ma szans. Chyba nie trafił, za późno chyba rzuciłem. A, jednak. A nie, nie całe. Troszeczkę tylko dostał, bo już spadał. Dobra, no to ultimate. A, on ma tylko 3 paski zdrowia, bo on jest małą postacią. I tak, zapomniałem, że małe postacie mają 3 paski. No to chyba jest więcej dużych postaci niż tych małych, tak mi się wydaje. Chyba tak. Dobra. Spadaj. Sel Junior zostanie zniszczony. Wow, perfekt. Okej. Nie wiem, kiedy ja ten napis widziałem, perfekt. Nieźle. No to mamy. O nie, łatwi będą przeciwnicy. Sel będzie najgorszy. Nie wiem, jaki to jest Sel. To jest Perfect Sel czy Ultimate Perfect? Ale nie wiem, zobaczymy. Wygląda jak Perfect. Zobaczymy po atakach. Dobra. To to jest Evil Boo? Tak jest. No dobra. Jedziemy. Chodź tu gnoju, nie uciekaj. Nie broń się, to nic ci nie da. O ty, że się teleportowałeś, nawet kto by pomyślał, no dobra. Ale słaby jest ten jego ten. On tam jakiegoś efektu dźwiękowego nie ma. Ten Evil, bo jak robi ten chwyt, zauważyłem, o to chyba chodzi. Chyba tak. No już myślałem, że jakiś ultimate robi, bo się cofnął, ale nie, nie ma energii. To nie może. Dobra, przez górę chyba cię uderza, tak jest. Odładujmy się, no Brawli też za szybko się nie ładuje. No to przyznam. A, oczywiście, że tak. No, ale teraz nie masz za dużo energii. No naprawdę sobie odleciał, jak ja robię, a tak nie wolno tak. Co to jest? Nie wolno tak robić w ogóle. Co za gnój. Dobra, teraz cię mam. Tego rzadko używam, bo trzeba być blisko przeciwnika. No ale to jest fajne. Dobra. Łap jeszcze w nagrodę. Dobra, wykończmy go już, bo nie ma co się bawić. Super. Elegancko. It's been decided. A czemu to jest zwykły narrator, a nie Sel na przykład? Ale dobra, nie czepiam się, to jest taki malutki detal. Kto tam jest? Freeza. W tej swojej formie cyborga. Jak go sklejali ośmiorniczką. No dobra, może być. Niech będzie. To będzie śmieszna walka. Biedny Freeza. On pewnie ma ten swój laserek za 2 paski, oczywiście, że tak. Ale to nie ma problemu. Po prostu sobie odlecę. I to tyle. Dobra, chyba znowu za późno. A nie, teraz zdążyłem. O, dziękuję. Chodź tu, chciałeś powalczyć naprawdę ze mną? O, dobra, teleportował się. Kontynuujemy. Fajny kombos. Przestań się teleportować, to się nie uratuje. No patrzcie, no. Na gnoja.
Okej, okay. Co ty tam masz? A, Explosive Wave'a i tego Kakarota. Pamiętam już. Już pamiętam. Dobra, to tyle. Jeżeli chodzi o Freeze, Sia. Tak jak Bromley powiedział. Dobra, idziemy dalej. Nie krzycz mi tu, Bromley. Tylko jedziemy dalej. To będzie ciekawe. Cell kontra Bromley. A to jest strasznie interesująca walka. Ciekawe, jak ona by wyglądała z perspektywy anime oryginalnie. Kto by wygrał? To jest super perfect serii jeszcze, bo widzę, że ma ten wyładowania elektryczne, czyli jest on ulepszony. No to jest ciekawe. Perfect Cell by przegrał, ale Super Perfect Cell? No to już jest inna bajka. Jestem strasznie ciekaw, kto by wygrał. Mi się wydaje, że... kurde, ciężko powiedzieć. No, na dłuższą metę... kurde, nie wiem. No, Brawliego siła rośnie. Cały czas jak walczy, przez ten jego legendarną formę. No ale Cell ma regenerację i ma też komórki Saiyan. On też silniejszy jest, kurde, ciężko powiedzieć. Ej, bo tutaj wygrał zaraz Cell, faktycznie. Nie spodziewałem się, że będzie mnie tak jechał na drugim poziomie trudności. No naprawdę. Ja mu nic nie zrobiłem praktycznie, a on prawie mnie zabił już. Dobra, ej, to nie wygląda za dobrze. Serio. Jak on to zrobił? Dobra, musimy coś zrobić, bo to nie wygląda za dobrze. Atakujmy go po prostu, póki nie ma energii. To mi się wydaje jest dobra. Tak jest, cały czas go atakujmy. Ale on się szybko ładuje, jakaś masakra. Ale okej, mogę łatwo tego ominąć. Teraz Kakarota mogę sobie odpalić. Super. O kurde. Dobra, nie ma co, dawaj tego Omega Blastera od razu. Dobra, jest. Uff, no nie spodziewałem się, że tak dostanę. No ale nie powinien go lekceważyć, to był super perfect solo. On jest dobry w gierce, dobry. Uff, udało się, no było niebezpiecznie. Spodziewałem się, że na drugim poziomie, a może poziomy to nie mają znaczenia, tylko ma znaczenie, jakich przeciwników dostajemy i ile kasy zdobędziemy na końcu. Może tak. Dobra, jest i Desert Knight, super. Mamy Smoczakula, ile prezentów. Bardzo fajnie. To co teraz, północ, tak? I jaki to będzie trzeci poziom? Chyba tak. No dobra. Także szukamy. Dobra, o jest, trzeci poziom. A tak mało kasy za trzeci poziom? Faktycznie, ale dziwne. To trochę lipa, no ale dobra. Tak, na pewno. Difficulty 3. Tak, na pewno. No to jedziemy. No dobrze. Weźmy sobie, nie wiem, Goku Saiyan 3 teraz. O, tutaj, ten strój. No i jedziemy. Kurczę, strasznie mało kasy. 7000 tylko za pierwsze miejsce na trzecim poziomie. Bardzo mało. No ale cóż. Oczywiście Pykon jest w finale. Tego się spodziewałem. Pykon był w filerze chyba, tak. Ten turniej też był filerowy. Nie należał do głównego kanonu. Ale był fajny, śmieszny. Wyjątkowy. Dobra, będą losowe mapki. To jest fajny kostium ze zbroją Saiyan. Kurde, Bojack na start. No nie fajnie. Co ty masz? Explosive Wave'a, dobrze pamiętam? Chyba tak. No, Bojack nie jest za fajnym przeciwnikiem.
Ale jakoś sobie damy radę. Tak mi się przynajmniej wydaje, mam nadzieję. Okej. Ładujemy się. A jakie to masz techniki? Power up i instant transmission, czyli bardzo dobre techniki. Dobra, tu cię mamy. Już nic nie zrobisz, jak atakowałeś w locie. O, ma mniejszą energię, czy mi się wydaje. Słabiej ładuje, chyba tak. A, bo tego pan papa użył. A to nie jest za dobry skill. Zwiększa siłę ataku, ale... wolniej się ładuje energia, to nie jest takie dobre. Chyba, że chcemy walczyć wręcz, faktycznie. O kurde. Dobra, na szczęście to jest rush, który leci prosto. Bo łatwo go ominąć. Ups. Okej. O, zabawimy się trochę z nim. Chociaż wątpię, żeby on mnie zaatakował. A, teraz miałem szansę. No, dawaj, zrób coś. No, teraz dopiero? Trochę późno. Gdzie uciekasz, gnoju? No, Bojack ma dużo zdrowia, skubaniec. Nie wiem czemu... Bojack ma 4 paski akurat ze wszystkich postaci. Nie był jakiś tankowaty w filmie, bez przesady. No, Gohan... to go szybko pokonał, także nie wiem czemu. O, żem wleciał. Ej, bo nie wygląda to za dobrze. Nie wygląda to za ciekawie. No jeszcze żyje, patrzcie, jeszcze mnie pokona. Ja wiem, że to się stanie. Jest! Bo już się szykował na coś. Już się szykował. A jakby zrobił ultimate'a, no to to by źle wyglądało. Dobra, Bojack. Szczerze mówiąc... nie, tam Cell jest. Miałem powiedzieć, że najtrudniejsza chyba walka w tym turnieju to była. No ale nie, tam widzę, że jeszcze jest jakiś Cell. Pewnie przejdzie dalej. Znowu się widzimy z Cellem? Za świata? Dopiero co go pokonałem? Ale będą piękne prawa autorskie. Tyle tutaj różnych utworów było. O Jezus. A tak jak było Mission 100, to tam było 4 czy 5. To jeszcze miałem szansę. Że uniknę praw autorskich akurat. Chodź tu. O matko bu. Przestań latać. Ej, też kanoniczna walka, kurde. Goku ma zły strój. Ej, nie wiem, czy nawet mapa nie pasuje. Mapa też jest dobra. No proszę. Ale, no to teraz poróbmy sobie trochę kombosów. Dawno tego nie robiłem. No, może być dużo. Nieźle. Nie doleciałeś, Goku? Come on. Naprawdę? Dobra. Ups, niedobrze. Uda mi się go trafić? Obronił się. Dobra, nie mamy energii teraz obaj. Kurde, ja nie chcę walczyć pod wodą. Ja to sobie wylecę. Ty możesz tam być jak chcesz. Ej, bo on mnie pokonuje, nie jest za dobrze. Ja się tak śmiałem, że... o, Bojack najgorszy. Ale tu kurde... no, nie jest za dobrze. No dobrze, myślałem, że go nie trafię. Przez to wzgórze. Nie wiem, jakim cudem się teleportowałem, ale udało mi się. W ostatnim momencie. Dobra, nie masz energii. Teraz cię mam.
O, a że coś takiego zrobisz, to się nie spodziewałem. Muszę go atakować teraz, jak nie ma energii. To jest dobry moment. Dobra. Weźmy sobie... Czemu nie mogę? A, nie to naciskam. Boże. O, może go wykończę tymi kiblastami. To nawet by było śmieszniej. Dobra, jednak nie, ale i tak zadziałało. Super, akurat pioseneczka się skończyła, milutko. No ja muszę, kurczę, uważać. No to jednak jest poziom trzeci. Aha, Hildegarn. No, to może być problem. No, może być problem. No nawet... Ej, znowu kanoniczna walka. Goku sam trzeci z Hildegarnem i nawet mapka się zgadza, co jest? No to będzie straszna walka. Czy ja mogę go bić? W ogóle mogę. Na szczęście, kurde, nie ma. O, matko. Dobra. Trochę stracił, super. Podładował się na maksa, bardzo niedobrze. No to ja też muszę. Szybko niech użyje jakiegoś ataku. Ja mam czas. Albo coś takiego. Dobra, czy uda mi się? Czy się teleportuje? Oczywiście, że się teleportuje. Dobra, skończył mu się max power. O matko, nienawidzę z nim walczyć. A nie jest, jeszcze dostałem? A, skiblasta. O matko, co za walka, on jeszcze ma tyle zdrowia. Teraz powinno się udać, jest. Dobra, tu dostanie sporo, no ale jeszcze dużo do końca. Nie wiem, czy on mnie widzi, czy nie? Chyba nie. Nie, widzi mnie. Myślałem, że nie. No chodź tu. No, nie wiem, czy mnie nie trafi. Dobra, na szczęście nie. A, trzeba go tak atakować, no cóż. Trochę chamsko i tanio, no ale... Muszę. Dobra. Możemy jakieś instant transmission sobie dać, no ale nie teraz, jak on jest na krańcu mapy. Zobaczmy, co on zrobi. Aha, Max Powera dasz sobie, super. Dobra, to poczekam, aż pode mnie podleci, właśnie. No chyba sobie jaja robisz ty. No już myślałem, że nie dość, że się teleportuje, to jeszcze mnie zaatakuje. Nie no, nie mógłby. No dobra, użył Dark Ice'y i od razu ten. Jakby jeszcze mnie zaatakował, to naprawdę, to by była już przesada. O proszę, Cell przegrał z Evil Buu. Kto by pomyślał? No dobra, czyli trzeba uważać. Trzeba uważać, ja też nie jestem jakiś super tankowaty, nie mam 5 pasków aż zdrowia. Dobra, o, chociaż raz niekanoniczna walka. Fajnie. Dobra, lecisz do mnie, kolego? Nie, uciekasz. Dobra, jesteś cwańszy niż myślałem. Dobra, jedziemy. Ale on jest wolny. Okej. Okej, taka wymiana. Teraz moja kolej. Dobra. Fajnie.
Może być. O, jeszcze dalej będą kontynuować. Nie wiem, jaki on ma super atak. Ale to nieważne. Ponieważ mogę zrobić tak. Dobra, fajnie. Czy uda mi się go wykończyć? Tak, super. Jaki fajny kombo wyszedł. If you don't, dobra. No nie wiem, Goku czy Evil Buu. Evil opuściłby swoje Evil Ways. Wątpię. No i jest finał z Pyconem. No, zobaczymy. Dobra, wy się przywitajcie, a ja szybko sobie zobaczę ostatni turniej. Jak to tam wygląda? Czemu wyłączyłem? Kurde, no tutaj jest, dobra. Tu poziom drugi od piątej. Tak? Tak, wszystko ważne. No to muszę zapamiętać, bo to jest ważne. Tu jest ta druga mapa do odblokowania i ostatnia jednocześnie. Dobra. Dawaj, Pycon. Ups. Dobra. O Jezu. Czemu masz jeszcze tyle energii? Co jest? Ja nic nie zmarnowałem energii tym. Masakra. No nie trafiłem go, bo górka była znowu. Znowu ta sama mapa chyba. Górki. Moje największe nemesis. To małe górki i nie mogę trafić wrogów. Znowu do mnie lecisz? Tak. No dobra, nic. Okej. Ja się nie będę ładował na maksa. Poczekam, aż ty coś zrobisz. A, lecisz do mnie. A to ja też polecę. Czemu nie? O, zdążyłem. Dobra. Niech straci max powera, super. Dobra, jedziemy. Ja myślałem, że będzie walka. No i co zrobisz? Ouch. O, to był głupi pomysł, to był głupi pomysł. No właśnie. Mógł łatwo uciec. Dobra, na szczęście ten goraż jest łatwy do ominięcia. Dobra. No, skończmy to. Spróbujmy przynajmniej. Kurde, dobra. Jeszcze trochę. Niech on zrobi w końcu jakiś atak, jakikolwiek. On nie robi nic. Naprawdę? No come on. No nie, no dobra, tak go wykończę. Za późno użyłem teleportacji, za późno. O, i fajny dialog nawet mają. No dobra, kolejny turniej z głowy, no to jeszcze jeden. Niech będzie. Za tamten no na pewno dużo kasy nie dostaję, bo nie wiem. Ostatni turniej chyba najmniej kasy daje, jeszcze drugi poziom będzie, to już w ogóle. No i fajnie. No i dobra, teraz jedziemy ostatni turniej. Musimy mieć drugi poziom od godziny 5. No dobra. No i jest drugi poziom, patrzcie. 3000 tylko. Yamcha Gain. Mówiłem, to jest najgorszy turniej, jeżeli chodzi o zarabianie. Level drugi? Tak, na pewno. No dobra, jedziemy. Yamcha Gain. A wiecie co? A, tu jest losowa postać, pamiętam. Tak się bawimy. Nie można sobie wybrać postaci, tylko jest losowa. Okej. A oszukam system. Spróbujemy sobie złapać jakąś ciekawszą. Takie buty. No dobra. Zobaczmy, weźmy jakąś taką w miarę solidną. Nie muszę mieć jakiejś super postaci.
Zapomniałem, a fajny gimmick. Nie no, Hildegarda nie chcę, nie ma mowy. Zobaczmy. O! To już jest fajna postać. Custom 1, ej, wszystko jest losowe. Custom 1, ej, nie miałem chyba żadnych customów tu ustawionych pod tą postać. Nie, na pewno nie. No ale King Gohan to już jest fajna postać, bo ma Super Saiyana 2, który jest super mocny. Dobra. Yamcha jest na końcu, a to jest dziwny turniej, bo nie ma takiego turnieju w kanonie. Nawet w fillerach nie ma takiego turnieju. To jest turniej stworzony specjalnie dla gierki, Yamcha Game. No to fajnie, nie wiem czy chcieli zadrwić z Yamszy, że zrobił taki turniej, który daje najmniej kasy z całej gry. O, fajny strój mi dali. Dobra, Gohan. Co ty masz? Bo ja zawsze tylko z drugiej formy korzystam. Znaczy z Saiyana drugiego. A, coś takiego. Full power za jeden ten? A to fajne akurat, ej. Mogę szybko sobie full powera zrobić. To mi się podoba. Aha, Gekeretsu coś tam to jest to. No dobra. Jak ty walczysz oprócz twojej drugiej formy? Chyba nieźle ogólnie. Dobra, jeszcze z tą formą muszę się zapoznać. No dużo się chyba nie... A nie, to jest chyba Rush. Był pary za 3? O matko, to ja nie wiem, to on chyba musi leczyć raka. Za 3 paski. Masakra. Oczywiście czekamy sobie do Saiyana drugiego. Ale dziwnie się będzie walczyło. Też losowe mapki widzę. Myślałem, że cały czas będzie ten desert. Yamcha game. O, ten desert to w sumie odblokujemy tutaj ten drugi. To jest w sumie mapka Yamcha faktycznie, bo on tam walczy po raz pierwszy z Goku. To ma sens, wszystko się zgadza. Dobra. Całkiem dziwny turniej. Jak ten tytuł chyba pierwszego chaptera Multiversa, dobrze pamiętam? Chyba tak. Naprawdę można coś takiego zrobić? Wywalił mnie z Ultimate'a? Myślałem, że już nie zablokuję tego w taki sposób, a to proszę. Okej, co to jest? Dobra, nie trafi mnie raczej. Dobra. No i super. Padaj sobie na planetę Saiyan. No, ja bym trochę nie przesadzał z tym finally over. Dopiero to jest początek turnieju. Także bez przesady. O, chyba znowu będzie walka z Ozaru. Ej, ten Hildegard to zawsze przechodzi. I ja się nie dziwię. On jest strasznie irytujący do walki. Ja się nie dziwię, że kompy nie mogą sobie z nim poradzić. Ja nie wiem, chyba trzeci raz będę z nim walczył dzisiaj. Bo pewnie przejdzie przez wszystkie walki. Pewnie ta. O, ciao, co? On ma 3 paski zdrowia. Bardzo miło coś takiego widzieć. Dobra. Idziemy. No, Chao Tzu, on ma szybkie ataki, to wiem. No, trzeba będzie uważać. Okej. Okay. Chwila, będziemy się transformować. No to ciekawy turniej, naprawdę. Z tą losową postacią, naprawdę. Kiedyś go robiłem, to pewnie trzeci level robiłem. Musiałem sobie... Ciekawe kogo tam miałem. I pewnie czekałem na jakąś dobrą postać. Na pewno. Okej. Okay. Dobra. Chao Tzu pokonany. Okej. Okay. Gohan się zmęczył. No, bardzo na pewno. No, mówiłem, Hildegard zawsze... Te duże postacie ogólnie widzę. Często przechodzą. A teraz jest Ozaru znowu. Jeszcze Vegeta Ozaru, okej. Okay. On będzie miał
dość specyficzne ataki, nie takie jak większość Ozaru, że rzuca kamieniem albo jakiś laserek. Tylko coś gorszego. Ciekawe, czy ja w ogóle będę mógł go zaatakować. Chyba w zwykłej formie nie. On ma za duży armor. Coś tak czuję. No, żebym zrobił. Zaraz zobaczymy właśnie. Teraz sprawdźmy, czy ja go w ogóle mogę zaatakować. No nie, tylko mocne ataki mogą zaatakować. Dobra, ale znając życie, Super Saiyan 2 już sobie poradzi. Pewnie tak. A Super Saiyan pierwszy też sobie nie radzi. Trzeba czekać na dwójkę. Dobra. Teraz to na pewno da radę. Nie jestem pewna. No, zrobisz coś, bo ja nie będę tam do ciebie podlatywał. Super Garlic Gun, no dobra. Obronię się w ogóle? Obronię. Dobra, ty masz tą fajną kamehamehę za dwa paski. Chyba. No, kamehameha, która kosztuje dwa paski i wystrzeliwuje się im od razu. To jest chyba jeden z lepszych ataków w grze, naprawdę. No zobaczcie, dwa paski. Coś takiego. Dużo nie zadaje jakoś obrażeń, ale... myślę, że warto. No chyba teraz będę go mógł bić. Bo Max Power zwiększa trochę atak mój. Dobra. Jep. Goku przyjdzie pomóc. Znaczy, jego dusza w sumie. No słabo zadaje obrażenia. Kurde, no jak na Ultimate'a to strasznie słabo. Dobra, zrobisz coś, kolego? Czy tak będziesz pstrykał we mnie tymi kiblastami? No to nie był za mądry ruch. Dobra, leżysz. Boże, teraz znowu ten heal na garn. Naprawdę nie możecie sobie z nim poradzić? No w sumie nie dziwię się. Ej, co ty mówisz, że Videl pokonała heal na garna? No nie wierzę w to. Jak ona to zrobiła? Jak ona ma same rasze? Jakim cudem? Nie, no to musi być losowe. To jest niemożliwe, że Videl, która ma same rasze, pokonała Hildegarna. Na niego nie działają rasze. Tylko jest kilka wyjątków. To jest niemożliwe. O, w sumie ciekawa walka. Videl i Gohan. Młodszy. Dobra, ona nie ma kiblastów, tylko próbuje, ale nie potrafi jeszcze. Dobra. Trudna walka to nie powinna być, ale trzeba uważać na te rasze. Mimo wszystko. Dobra, jedziemy dalej. Kontynuujemy. Ups, nie ten przycisk. Ale ładna obrona. To było fajne. Zatrzymaj to. No i dobra. Trzeba to skończyć. No nawet kiblastami mi się uda, wydaje, no. W końcu wszystkich nie obroni. Dobra, super. Co, finał? Ostatni już? Tak jest. Ostatni finał. Ostatnim przeciwnikiem będzie Yamcha. No kto by pomyślał? Dobra, ale trzeba będzie uważać. Mimo wszystko. Może być trochę trudniejszy, skoro to jest ostatni przeciwnik. W komlacie ducha i czasu walczymy, naprawdę? Szczerze, naprawdę myślałem, że będzie ten desert cały, ta pustynia. Najwyraźniej nie. Dzięki, że podleciałeś, Yamcha.
Ups. Auć. Dobra, Yamcha. No trzeba Super Saiyana wziąć na Yamcha. No to nie było mądre, to nie było mądre. On mógł zrobić coś takiego. Okej. No wstawaj, Gohan. Kurde, jak mnie Yamcha pokona... Pokonałem wszystkich przeciwników, jakich się dało. Jak mnie Yamcha pokona, to będzie trochę lipa. Naprawdę. Trochę dziwne to by było. Co on tam robi, no? Nie, muszę poczekać. Nie wiem, co on kombinuje. Dobra, to nie jest samo naprowadzające, na szczęście nie. Dobra, teraz go bijemy. Jakieś kombosy. Dobra. A, myślałem, że uda mi się kontynuować kombos, no ale... Jednak nie. Dobra. Dawaj, Yamcha. Dobra, zakończmy to ultimate'em. No i super. Jest kolejny turniej. Ostatni, ukończony. Fajnie. Yamcha wyparował, przepraszam. Dobra, super, no teraz faktycznie jest over. Teraz się zgadzam. No i dobra. Ślicznie. Ostatnia mapka. 3000, Desert Evening jest. No, smocza kula kolejna. Muszę sobie znaleźć resztę tych smoczych kul, to można od czerwonego Shenrana dużo kasy sobie zażyczyć. On najwięcej daje, 50 tysięcy aż. No i dobra, nie, już nie robimy, wszystkie turnieje już są, super. Na razie nam starczy. Dobra, i w kolejnym odcinku, uwaga, ostatni survival. All Star, najtrudniejszy ze wszystkich, zdecydowanie. No przynajmniej według mnie. Okej, jest moja opinia. No, a jak na razie, to by było na tyle. Siema!